Dzisiaj przejmujemy absolutny fenomen obecnego sezonu piłkarskiego, czyli Bayer Leverkusen. Xabi Alonso, pomimo tego, że no, świetlana przyszłość przed tobą, przesuń się, Jacob wchodzi do gry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek z serii Robimy Potęgę. Ale nie będzie to oczywiście proste, bo do pokonania mam 9 najlepszych lig na świecie plus ekstra klasa oraz wygranie 3 pucharów europejskich. W każdej lidze mam maksymalnie 2 szanse, w pucharach jednak gram w każdym sezonie, ale dopiero po wygraniu Ligi Konferencji mogę przejść do Ligi Europy i tak samo z Ligą Mistrzów. Po każdym zwycięstwie ligowym mogę dodać 2 zawodników, ale jest ograniczenie oceny. Po pierwszej pokonanej lidze mogę zabrać piłkarza o ocenie max 83, po drugiej pokonanej lidze max 84, po trzeciej max 85 i tak dalej. Po wygraniu pucharów mogę przetransferować jednego zawodnika, ale Liga Konferencji to 86, Liga Europy to max 88, a Liga Mistrzów to max 90. Zobaczmy w takim razie, z czym będziemy tutaj działać i moi drodzy, co bym chciał zrobić? Co bym bardzo chciał zrobić, to zachować w pewien sposób to, jak gra ta drużyna. No bo wiadomo, mają dość wyjątkową formację, a szczególnie dwóch wyjątkowych zawodników. Mówimy tutaj o Grimaldo oraz o Frimpongu, którzy są no wręcz stworzeni do tego, żeby grać na takich cofniętych prawie skrzydłowych albo prawie pomocnikach. Tutaj nawet chyba są jako prawi pomocnicy i lewy pomocnik. Ja bym może wykorzystał CLS i CPS bardziej, czyli jakąś formację z piątką bardziej z tyłu, tak żeby mieć, może ich lekko podwyższymy, natomiast no może to albo to, bo mimo wszystko to są ich pozycje, a chciałbym ich utrzymać przez długi czas na tych bokach dogrywających. No i oczywiście oprócz tego mamy Wirca, który też mam nadzieję będzie tutaj bardzo ważnym elementem. Hradecki pewnie pójdzie szybko do zmian. Szaka, to jest niespodziewane w ogóle, jak on z Arsenalu przed do Leverkusen. Byłem przekonany, że raczej zaliczy, może nie tyle zjazd, bo to jest dużo powiedziane, ale nie będzie bił się o jakieś takie większe sukcesy, jakby mógł to robić w Arsenalu. A tu proszę bardzo, jakie zaskoczenie wielkie. W Leverkusen może napisać moim zdaniem historię, szczególnie jeżeli udałoby im się jakimś cudem dowieść bez porażki mistrzostwo Niemiec. No dobrze, bez gadania większego, moi drodzy. Pierwsze, oczywiście, czy coś tutaj zmieniamy? Tapsobę wrzucimy. Reszta raczej jest bez większych, przynajmniej na razie, zmian. Schick zostaje z przodu. No i idziemy do pierwszej ligi. No i jaką pierwszą ligą będzie? No będzie to Ekstraklasa i oczywiście Liga Konferencji, bo chcemy troszeczkę ten zespół wzmocnić. Piątka z tyłu? Zobaczmy. Tak jeszcze nie grałem, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Może jedną rzecz bym zmienił, to styl gry w obronie, jako zdecydowany pressing, jako że troszeczkę nas tam jest, to czemu by troszeczkę nie spresować? Pierwszy sezon, pierwsze potyczki i miejmy nadzieję, że pierwsze upgrade'y, bo jesteśmy po Ekstraklasie, no to nie wierzę, żeby Bayer Leverkusen nie wygrał tutaj całości. Piąte Pogoń Szczecin, czwarte Legia Warszawa, oj, nie najlepiej. Trzecie to jest Raków, więc wygrywa Leverkusen, oczywiście, ale o, jednym punktem z Widzewem. Co tu się działo? Cóż za walka, ale no to mnie zaskoczyło. No dobrze, najważniejsze, mamy upgrade'y, ale oczekiwałem mimo wszystko troszeczkę lepszych wyników. To jeszcze nie koniec oczywiście, bo idziemy zobaczyć sobie Puchar Kraju, wygrywamy, fajnie. Natomiast jeszcze jest Liga Konferencji, bo jakby od razu udało się wygrać Ligę Konferencji, no to mamy sytuację, uwaga, gdzie my jesteśmy? My nie wyszliśmy z grupy? Tutaj trzeba poprawić. Zobaczmy, jak chodzi o bramki, jak to wygląda. 20... Amin Adli... Co? A gdzie Schick? Hoffman, całkiem nieźle. Wirtz, o wiele gorzej niż Hoffman, co jest najciekawsze. To też daj mi jakiś tam podpowiedź, no aczkolwiek Wirtz, no utrzyma się dłużej, utrzyma się dłużej. Bonifacy... Ale gdzie jest w ogóle Schick? Jeden mecz zagrał? O ile to nie była kontuzja, to tego absolutnie nie rozumiem. No ale dobra, najważniejsze jest, wygrywamy, mamy upgrade'y, jakie one będą. Troszeczkę okradniemy moich niemieckich przeciwników, bo zabierzemy sobie Zyle 83 overalla i Upamecano 83 overalla. Jak zauważyliście, są to środkowi obrońcy. Gdyż uważam, że jeżeli gdzieś szukać tych początkowych wzmocnień, to właśnie na poziomie środkowych obrońców, tak żeby totalnie, grając formacją piątką z tyłu, ogólnie trzeba mieć tych środkowych pomocników bardzo dobrze. Tak zastanawiam się troszeczkę, może by Frimponga rzucić wyżej, spróbować może tą prawą pomoc i lewą pomoc, tak jak to było zasugerowane przez grę. Czyli nie zobaczyłem, ile Grimaldo i Frimpong zagrali, ale dobra, zobaczmy ich tak, damy, nie? No i faktycznie robi nam się taki diamencik troszeczkę, prawda? Dobrze, Upamecano, Zyle są, walczymy, idziemy walczyć dalej. Tylko gdzie byśmy się wybrali? Może do Ligi Belgijskiej? Spróbujmy Ligę Belgijską. Symulacja sezonu trwa, więc skupmy się na chwilę na realnej piłce. Premier League gra w środku tygodnia, więc zawsze fajnie. Fajnie jest też troszeczkę poprzewidywać, więc to są moje przewidywania właśnie na niektóre spotkania. Troszkę tutaj większego ryzyka, ale uważam, że jest na co patrzeć. Nottingham Forest kontra Fulham. Uważam, że mecz wygra Fulham, czyli ci, którzy są na wyjeździe. Ogólnie skupiłem się całkowicie na tych, którzy mogą wygrać na wyjeździe. Mamy też spotkanie Burnley z Wolverhampton i uważam, że Wilki wygrają to spotkanie. I Brentford Brighton, uważam, że Brighton też da radę zwyciężyć. Jak widzicie, kursy są dość wysokie, no ale opłaca się, jako że jeszcze gramy bez podatku. Przypominam o tej promocji, która cały czas trwa, z której możecie korzystać tak naprawdę 24/7 na wszystkich sportach, więc bardzo polecam. A jeżeli jeszcze nie macie konta na BetClicku, a macie 18 lat, moi drodzy, no to oczywiście z kodem Jacob
no to nie dość, że gracie bez podatku oczywiście, no to jeszcze możecie mieć w przypadku przegrania waszego pierwszego zakładu cashback w postaci freebetu, więc bardzo fajne zabezpieczenie. Ale przypominam też, moi drodzy, jeszcze raz, że to jest tylko dla osób pełnoletnich i żebyście zawsze grali odpowiedzialnie. To nigdy nie powinien być sposób na stały zarobek. Także jeszcze raz przypominam, kod Jacob, będzie mi bardzo miło, jeżeli z niego skorzystacie. A teraz wracamy do symulacji. Jesteśmy w lidze belgijskiej, jak nam poszło? Jestem bardzo ciekawy, no upgrade były defensywne, bo defensywne, więc jakoś nie spodziewam się strzelania jakoś nie wiadomo jakiej liczby bramek. To jest faza oczywiście playoff, a faza mistrzowska, jeżeli chodzi o to, co nas najbardziej interesuje, to Leverkusen na pierwszym miejscu i pewnie, muszę powiedzieć, że pewnie 54 punkty, mamy aż 8 punktów przewagi, więc bardzo dobrze, idziemy w dobrym kierunku zrobienia z Leverkusen absolutnej potęgi. W sezonie zasadniczym też wygraliśmy? Jak najbardziej, i to też bardzo potężnie. Dobrze, no to idziemy jeszcze zobaczyć oczywiście Ligę Konferencji, no bo jeżeli tak nam dobrze poszło by oczywiście lidze, no to może Liga Konferencji także i będziemy mieli zawodnika 86, który by nam się, nie ukrywam, przydał, bo Alkmaar, jeszcze z Alkmaarem my byliśmy w grupie, nie byliśmy teraz w grupie w Alkmaar, ale my przegraliśmy z Alkmaar, ależ teraz Alkmaar poleciało, brawo dla nich, ale nie brawo dla nas, bo to niestety oznacza, że nadal musimy z upgrade'em mocnym zaczekać, niemniej jednak dwie 84 padają, więc zobaczmy, kogo możemy tam zgarnąć. Jeszcze pozwolę sobie tylko zerknąć szybko na boki nasze Grimaldo, dobrze, Frimpong troszeczkę gorzej, chociaż no 64, no nie no, ocena bardzo słaba, Wirtz i Hoffman fenomenalnie, naprawdę, ta dwójka SPO na razie nie do zmiany, kurczę, osoba, którą chciałem zmienić, ma naprawdę fenomenalny sezon, po czym osoba, którą chciałem zostawić, ma sezon bardzo słaby, ale wierzę mimo wszystko, że Czaka ma większy potencjał. A jak nasze Upamecano 23, Zyle 20, trzeba będzie też pamiętać o dobrym wyrzucaniu w pewnym momencie zawodników. Na jakich dwóch zawodników się zdecyduje teraz, to będzie Tchouameni i Vlahovic. Czas wzmocnić i z potencjałem zawodników wrzucić do tego składu. Andrić pomimo fenomenalnego sezonu zejdzie, no i oczywiście Tchouameni za niego wejdzie i Schick tak samo zejdzie, a Vlahovic tutaj wejdzie. Jeżeli chodzi o zawodników, słuchajcie, których tutaj mamy, to zrobiłem lekkie czystki, nie ma ich za dużo w tym momencie, zdaję sobie z tego sprawę, ale uważam, że na dłuższą metę nie jest to złe, jeżeli będziemy czyścić na bieżąco, żeby nam jakiś zawodnik typu 81-80, nawet mimo tego, że mogli mieć lepszą formę w danym momencie, nie wcinali się w grę. No dobrze, moi drodzy, mamy belgijską pokonaną, ekstraklasę pokonaną, czas na ligę turecką. Liga turecka po raz pierwszy, ale czy wygrany? Zobaczmy. No składzik moim zdaniem mamy całkiem dobry, więc idziemy. Do miejsca piątego, no nic niżej nas nie interesuje, Trabzonspor. Na miejscu czwartym mamy Besiktas. Na miejscu trzecim my mamy Fenerbahce, co oznacza, że walczyliśmy o mistrza, a mistrza zdobywa Leverkusen. 90! Jak to chodzi, moi drodzy? Drodzy, jedna porażka tylko. Bramek zdobytych 96? Co my robiliśmy? 97 punktów. Fenomenalny wynik. No dobrze, zanim zobaczymy w dokładne statystyki, przejdźmy i zobaczmy jeszcze oczywiście, jak to w Lidze Konferencji. No teraz już jest potężny skład, więc zakładam, że może się uda. To, no niedobrze. Ale dwóch zawodników 85 mamy. Bardzo fajnie. 32 bramki Vlahovicia. Cóż to był za transfer? Dusan, co ty zrobiłeś teraz? Hoffman i Wirtz znowu jakieś chore liczby wyciągają, więc ja tutaj nie ruszam nic. Tchouameni 69 z Andrisiem, proszę bardzo, czyli to Szaka został tak naprawdę. Andris i Tchouameni robią robotę, no to chyba. Ta psoba, kurczę, znowu ta psoba tutaj wchodzi. Tak, Upamecano, Frimpong z Grimaldo, też oczywiście Grimaldo grał dużo, więc fajnie. Frimpong troszeczkę mniej, więc kto grał na prawej obronie? Nie wiem, czy tutaj nie było sytuacji na przykład... Tela grał na tej. A jeżeli chodzi o nasze transfery, które Zyle się jakby nie za bardzo popisał. No i Hradecki, ale też na bramkarzu też musimy pomyśleć w tym momencie. No dobrze, 2,85. Powiem wam szczerze, że uważam, że tego ofensywnego zestawienia, tych sześciu zawodników, czterech, sześciu, zależy jak patrzeć na tych środkowych pomocników, nie chciałbym ruszać za bardzo, więc znowu pobawimy się w dwóch środkowych obrońców. Weźmy Saliba i Bastoniego. Saliba, Bastoni. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Oczywiście tutaj jeszcze sobie Bastoniego damy tutaj, Taha zmienimy za Salibę, Upamecano zostanie. Pozbyłem się też Zyle, żebyście wiedzieli, ta psoby. Taka informacja, żeby mieć to gdzieś tam na względzie w razie W. Troszkę obawiam się, że Hradeckiego nie zmieniłem, teraz sobie o tym pomyślałem. No ale spróbujmy jeszcze powalczyć, nie? Jest dobrze? Może być tylko lepiej. No to słuchajcie, Liga Portugalska, nie? Czas na Ligę Portugalską. No dobrze, Liga Portugalska, która nie zawsze nam dobrze wychodzi, ale wierzę, że ze wzmocnieniem Bastonim oraz Salibą, no będzie tutaj dobrze. Zobaczmy w takim razie, idziemy do tabeli i zmierzamy do miejsca piątego, no bo tam nas na pewno nie będzie, Vincente. Miejsce czwarte to jest Porto, miejsce trzecie to jest... Nie cierpię Ligi Portugalskiej. Nie, jednym punktem?
Jak ja nie cierpię ligi portugalskiej, jak ja nie widzę, nienawidzę tej ligi, przysięgam, nienawidzę tej ligi. Przegrałem mało, no, ale bramek też za wiele nie nastrzelałem, dobrze, Liga Konferencji, przynajmniej dajcie mi tu wzmocnienie. No nie wierzę, że ta liga portugalska znowu mi to robi. Leverkusen wygrywa, moi drodzy, tak jest, jest sukces, jest sezon, jest sukces. Liga portugalska będzie do powtórzenia, ale możemy jednego zawodnika 80, i to jest bramkarz. Bramkarza 86 wybieram już w tym momencie, to już wiem, co będę robił, ale zobaczmy jeszcze oczywiście, jak to wyglądało. Tak bardzo szybko tylko i wyłącznie, bo chcę zobaczyć, czy jakieś dobre albo złe wybory. No tutaj widzę Hradecki już się troszeczkę. Vlachowicz bardzo dobrze, Szaka z Andrisem bardzo dobrze, Wirtz z Hoffmanem troszeczkę gorzej, a Saliba z Chouamenim Bastoni 26, dobra, 26. No mogło być lepiej, mogło być Upamecano, Bastoni, Saliba tak troszeczkę tutaj zaatakował. Moi drodzy, mamy jednego 86 zawodnika, no i dla mnie to jest wybór prosty, jako że szukamy bramkarza, będzie to Wojciech Szczęsny. I też oto jest już w naszym zespole, proszę bardzo, tak to wygląda. No ten Upamecano do zmiany, tak, jeżeli się uda wygrać, ale nadal bardzo mocno wierzę w to, że Bastoni i Saliba doprowadzą nas do zwycięstwa, bo mistrzostwa wygrywa defensywa. Ale nie wracamy do Ligi Portugalskiej, czas na redywizję. Liga Holenderska, zobaczmy, zobaczmy, tu nas jeszcze nie było i miejmy nadzieję, że już tu nas nie będzie po tym sezonie, bo będziemy mogli zaliczyć to do udanych zwycięskich sezonów. Piąte miejsce Eindhoven, czwarte miejsce Alkmaar, trzecie miejsce Feyenoord, co znaczy, że walczyliśmy o mistrza, a mistrzem zostaje Ligi Holenderskiej Leverkusen, potężnie, pewnie, i mnie to jak najbardziej cieszy. No i moi drodzy, pięknie, wrócimy zaraz sobie do Ligi Portugalskiej i tam miejmy nadzieję także pogromimy, ale też przypominam, że w Lidze Europy graliśmy. Zobaczmy, jak w Lidze Europy nam poszło. Leverkusen z Newcastle wygrywa, pięknie, ależ to będzie wzmocnienie teraz. Trzeba będzie tylko dobrze zastanowić się, jak to wszystko rozegrać, bo mamy dwa wzmocnienia 86 i jedno 88. Wojciech Szczęsny, 72 oceny, bardzo dobry transfer. Wojciecha Szczęsnego sobie zostawimy. Hoffman, no jak ja go mogę zmienić? 76, wow, Wirtz tak samo fenomenalnie. Saliba, 67, jak na bramkarza, jak na obrońcę bardzo dobrze. Bastoni, 68, jak na bramkarza, znaczy na obrońcę bardzo dobrze. Upamecano troszeczkę gorzej i tu bym się doszukiwał jednej zmiany. Mamy też Chouameniego, Andrisa i Szakę, których tutaj była lekka chyba wymiana. Grimaldo z Frimpongiem też bardzo dobrze, aczkolwiek Grimaldo lepiej niż Frimpong, zdecydowanie. Więc może tego Frimponga gdzieś tam zacząć, dobra, zaraz pomyślę, natomiast jestem mega zadowolony. Teraz patrzę tylko, że Vlachowicz, co on tu zrobił? 9 tylko bramek? Ale tak, ocena fenomenalna, musiała jakaś kontuzja może? Tylko nie wiem, kto go zastąpił później, potem graliśmy bez napastnika. Jeżeli chodzi o dwóch zawodników, to będzie Araujo i Musiala, 86 oczywiście overalla, oraz jeden zawodnik za Ligę Europy, to jest Rice. On nie jest 88, a 87, ale potrzebuje tego defensywnego wzmocnienia, już wam pokazuję, co mam na myśli. Największy problem między Chouameniem a Xhaką jest w tym momencie taki, że wydaje mi się, Chouameni mimo wszystko będzie troszkę lepiej wzrastał podczas sezonu, więc idę w Rice'a za Xhakę, co jest troszeczkę kontrowersyjne, zdaję sobie z tego sprawę. Hoffman zejdzie i Musiala wejdzie za niego i Upamecano Araujo. To są zmiany, które wydają mi się całkiem rozsądne. Ułożę teraz ławkę i zobaczę, kogo mogę usunąć, żeby tu się nie wrzucał w skład, nie? Okej, tak ławkę zostawię i paru zawodników z rezerw usunę. No i lecimy, słuchajcie, do Ligę. Nie, Ligę Portugalską na razie jeszcze zostawiam. Liga francuska, zobaczmy, jak nam poszło. Czy może też za pierwszym razem, jak Eredivisie. Tak czy inaczej, czy będziemy mieli problemy, jak w Lidze Portugalskiej? Idziemy do piątego miejsca, no bo Lille tam jest. Nie? Na czwartym miejscu jest Monaco. Na trzecim miejscu jest Lens. To oczywiście, no, my tu walczymy z Paryżem, nie ma co się ukrywać. A miejsce pierwsze zajmuje... Ajaj, to tak mocno, mocny rozjazd PSG. Niedobrze, niedobrze PSG. Ale jeszcze mamy Ligę Mistrzów. Tam 90 zawodnik overalla by się przydał. O, my tu tak mocno sobie nie pograliśmy. My z grupy nie wyszli. O, panie, no to nas nic nie interesuje. No to ja, co się stało z zawodnikami, których ściągnęliśmy? Vlachowicz nadal bardzo dobrze. Hoffman nam się wbił, to ja Hoffmana muszę wyrzucić, bo nam Wirtz z Musialą mniej grają, no. Dobra, Hoffmana muszę wyrzucić do następnego tego. No przykro mi, jakby gra dobrze, ale ja chcę, żeby swój pełny potencjał Musiala i Wirtz wykorzystali, prawda? No dobrze, no to wracamy do Ligi Portugalskiej, wyrzucamy Hoffmana i lecimy na nowo. Dobra, weźcie mi tą portugalską, musimy ją wygrać. Ta Liga Portugalska to jest normalnie drzazga w moim oku, więc zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie. Składzik już lepszy niż ostatnio, co mieliśmy, nie? Więc chyba umówmy się, że tutaj top 4 jest, tak? Jest. Top 3 nawet jest w tym momencie. Top 3, top 2? Jest, dobra. Walczyliśmy. 73 punkty Benfiki Porto, co oznacza, że to była naprawdę mega wyrównana walka do samego końca. Proszę, proszę, proszę. Liga Portugalska, czy Leverkusen ją wygra? Praga! Jedną bramką! Zabijcie mnie, nie cierpię tej ligi portugalskiej. Jak można w ogóle mieć ją na poważnie brać? Jak można brać na poważnie ligę, w której Braga rozwala zespół, który jest stworzony remisów, gdzie tylko jedna porażka dzieje? Im bardziej patrzę na ten sezon, to jest absurdalne przecież. Jedna porażka w lidze, 10 remisów i drugie miejsce jedną bramką przegrane. Graliśmy jeszcze w Lidze Mistrzów. Tu znowu odpadliśmy w... O...
co za sezon, wyrzućmy tą ligę portugalską, wracamy do Ligę 1, może tam się uda. Wirtz w końcu fantastycznie, Tchouaméni fantastycznie, Vlahovic fantastycznie, ten Musiala coś kurczę nam nie chce odpalić. Tela tam za dużo coś zagrał, miał grać Frimpong i Grimaldo, czemu Tela gra? Z dobrych wiadomości Araujo, Saliba oraz Bastoni, bardzo dobrą ocenę jak na obrońców. No ale Musiala musi więcej dołożyć, dwie bramki więcej by strzelibyśmy to wygrali, no. Wróciliśmy, żeby skopać Paris Saint-Germain. Odważnie, wiem. Idziemy po swoje. Miejsce piąte to jest Monaco, miejsce czwarte to jest Stade Rennes. Miejsce trzecie to jest... Czy możemy przegrać na przykład różnicą, nie wiem, 9 punktów, 7 punktów, a nie 2 punktów? Niestety oznacza to, że Ligę także zaliczamy do porażek. Zobaczmy Ligę Mistrzów, chociaż ta Liga Mistrzów nam w ogóle nie siedzi. No właśnie, w ogóle. No ale trudno coś wygrać, jeżeli nie mamy żadnego strzelca, który ma więcej niż 17 bramek. Vlahovic znowu zasnął. Kontuzja jakaś. No nie wiem, bo grał fantastycznie. Musiala w końcu się troszeczkę obudził, no ale reszta to bym powiedział tak dość przeciętnie. Liga Portugalska, Ligę nas pokonały. Czas na Bundesligę. No jeżeli kogoś bać się w Bundeslidze, no tak jak w Lidze Ligę mamy PSG, tak tutaj jest Bayern, więc to jest nasze jedyne zmartwienie, no jako że my sami prowadzimy Leverkusen, tak? Znaczy w teorii patrzymy, co się dzieje w Leverkusen. Frankfurt, miejsce piąte Hoffenheim, miejsce czwarte Lipsk, miejsce trzecie Borussia Dortmund, no i tak jak myślałem, walczyliśmy z Bayernem i wygrywa Leverkusen jednym punktem my wygrywamy, a nie ktoś inny. Tak jest, pięknie. No i to sprawia, że Bundesliga pokonana od razu. Mamy teraz upgrade na 87, co jest mimo wszystko ważne, daje nam jakieś tam możliwości, a może jeszcze Liga Mistrzów tutaj by siadła i... Nie, Liga Mistrzów jest nie do przejścia. My nie potrafimy wyjść z grupy, serio, z Young Boys. Wirtz troszeczkę lepiej, Musiala mógłby być lepiej, Vlacho dobrze, mimo tego, że może bramek nie ma jakoś wybitnie dużo. Tchouaméni, no trzeba się zastanowić nad zmianami. Mamy dwie 87. Dwóch zawodników, na jaki się decyduje, to będzie De Jong oraz Osimhen. Troszeczkę zmienimy formację, już wam mówię, o co mi chodzi. Wierzę, że już mamy na tyle mocy ten zespół, że możemy iść na piątkę z tyłu, gdyż to też da tutaj troszeczkę nam, o może na dwóch w ogóle byśmy zagrali, dajcie mi chwilę. Zobaczmy, może jest to jakieś rozwiązanie, no ale mamy jeszcze potrzebujemy dwóch mimo wszystko SPO, nie, do piątki z tyłu, no mimo wszystko 5-2-2-1 zostanie, Grimaldo zostaje, Araujo zostaje, Tchouaméni zostanie zmieniony przez De Jonga, który zostanie lekko przesunięty tutaj na SP, tak, Rice zostaje z tyłu, Vlahovic zostaje zamieniony Osimhena, Szika zaraz sobie jeszcze wyrzucimy stąd, bo nam nie jest potrzebny, a Frimpo, no i reszta zostaje, tak. Wierzę, że ta formacja, wierzę, że może taktyka damy zrównoważoną, tutaj dam szybkie konstruowanie akcji, okej, to się zgadza, no i zobaczmy jak nam pójdzie, bo idziemy do Serie A. Nowy pomocnik, nowy napastnik, ale czy też wyzwanie zakończone sukcesem? Zobaczmy, bo tylko to nas będzie interesowało, czy w Serie A, w Lidze Włoskiej udało nam się zdobyć coś ciekawego. Miejsce piąte to jest Juventus, miejsce czwarte to jest Inter. Przypominam, że Liga Włoska to jest jak portugalska, tutaj też się dzieją różne rzeczy. Miejsce trzecie to jest Lazio, co oznacza, że razem z Milanem walczyliśmy o mistrza. A mistrzem zostaje nie kto inny jak... Ależ 99 punktów, ale tutaj zrobiliśmy naprawdę fenomenalny wynik. No i to jest dobrze ułożony zespół, czyli ta piątka z tyłu, te zmiany naprawdę coś dały. Fantastycznie, zapisujemy Serie A pokonane. Ale to nie koniec, bo Liga Mistrzów, której na pewno nie wygraliśmy, bo po prostu Leverkusen w Lidze Mistrzów nie potrafi sobie poradzić. No, tak jak mówiłem, no chociaż grali w półfinale, okej, troszkę lepiej. Nie zmienia to jednak tutaj nam nic, bo ja chcę tylko zobaczyć, jak Osimhen sobie poradził, no i to ja już widzę, jak sobie poradził. To jest dokładnie 26 bramek. Zespół bardzo ładnie ułożony, bo grają ci, którzy mają grać, to jest najważniejsze. Osimhen 26-3, fantastycznie. Musiala, Wirtz, Bastoni, wysoka ocena. Grimaldo, tak, wszyscy wysokie oceny. Minimum 69, Araujo najgorzej, ale to jest 67 dla obrońcy? Pięknie. Moi drodzy, no nie pozostaje mi nic innego, jak szukać zawodników 88-2. No dobrze, tu już wyborów nie ma za wielu, więc ci, którzy nam pasują do formacji, to jest Bellingham i Ederson, czyli wzmocnienie delikatne środkowego pomocnika ofensywnego. Muszę zadecydować, czy to będzie Musiala, czy Wirtz. I zadecyduję, że siądzie na ławce nie kto inny, jak oczywiście Musiala. Bellingham zagra z Wirtzem, tak wiem, może trochę kontrowersyjnie, i Szczęsny za Edersona. Wzmacniamy, ale ja uważam, że i tak jest świetnie, więc mam nadzieję, że to się tutaj wszystko dobrze utrzyma. Jak widzicie, dużo zmian też zrobiłem, także, znaczy usunąłem zawodników, żeby to była ta jedenastka, która nam najczęściej gra. No dobrze, zapisujemy i idziemy. Do La Ligi. Liga Hiszpańska. Moi drodzy, mamy zespół Prima Sort.
prima sort, ale zobaczmy tak naprawdę, czy wystarczy, żeby pokonać wielki Real, wielką Barcelonę, wielkie Atletico. Czy takie wielkie? Zobaczmy teraz. Atletico na 6. miejscu, na miejscu 5. O, panie, ale się posypało teraz. Tu jest nawet wielki Real Sociedad, a my z Leverkusen, żeby nie było porażek, nie jest aż tyle, bo jest w normie tyle, ile ma Barcelona, Atletico i Real Sociedad, tylko Bayern, Real się troszkę wyłamał z tego, natomiast, ale nas skopali. Dobra, tego się nie spodziewałem, muszę iść zobaczyć do Ligi Mistrzów. Nie wrócimy tutaj teraz. Znowu nie, wyszliśmy z Napoli, przegraliśmy. No to nie był najlepszy sezon. No jak to wyglądało? Wirt strzelił bramki, Vlachowicz strzelił bramki, ale zgubił nam się Jude Bellingham. No nie wiem. Do reszty raczej co? No zastrzeżenia pewnie jakieś są, ale nie aż takie wielkie. Więc nie pozostaje nam nic innego jak powtórzyć. A raczej nie powtórzyć, tylko iść gdzieś indziej, do Premier League i tam powalczyć o mistrzostwo. Angielskie podwórko, moje ulubione, ale czy będzie też pokonane przeze mnie i mój zespół? Zobaczmy, zmierzamy oczywiście do góry tabeli, gdzie no nie wierzę, że nie jesteśmy na 5. miejscu. Arsenal na miejscu 5, na miejscu 4, Tottenham na miejscu 3, Manchester City, co oznacza, że z Liverpoolem walczyliśmy o mistrzostwo Anglii. A mistrzem Anglii w naszej tutaj serii zostaje Leverkusen i to tak potężnie, 8 punktów przewagi, proszę bardzo, zrobili to jak chcieli, no i co, da się wygrać, zobaczmy, czy może Liga Mistrzów też wpadła, no zobaczmy, o, wpadła, fakty, o kurczę, wygraliśmy Ligę Mistrzów i Ligę Angielską w jednym tak naprawdę momencie, no to ja już nie mogę nic więcej powiedzieć, niż jestem pewny tego, że musimy też w Lidze Hiszpańskiej powalczyć. Ja chcę zobaczyć statystyki, co tu się stało dokładnie, jeżeli chodzi o nasz zespół. Jeżeli chodzi o bramki, to mamy Osimhen 27-9, bardzo zadowolony, Rice 12-19, Wirtz w końcu dobrze, Bellingham w końcu dobrze, Musiala też się dołożył coś tam, parę groszy, no i w końcu ten zespół chodził jak miał. Bardzo mnie to cieszy, bardzo ja jestem zadowolony. W takim razie robimy ostatnie zmiany. Jakie to będą? No dobrze, moimi ostatecznymi wyborami za Ligę Mistrzów będzie Harry Kane, a za oczywiście pokonaną ligę będziemy, tutaj troszkę ryzykuję, ale Virgila van Dijk'a oraz Rubena Diasa. Ja wiem, że oni nieraz nie najlepiej sobie radzą, więc zobaczmy, jak to będzie w składzie wyglądało. Oczywiście Harry Kane tutaj wchodzi, proszę bardzo, Osimhen idzie na ławkę, a za Diasz wchodzi tutaj, za Salibę też wchodzi Van Dijk, Araujo zostaje. No i zobaczymy, jak to będzie. Uważam, że no może być ciekawie. Spróbujmy. Liga Hiszpańska. No to co? Ostatni nasz podbój. Ostatnia próba, no bo już nie ma czego wygrywać, a poza tym, no to jest nasza druga próba w Lidze Hiszpańskiej, więc tu musi się już udać. Idziemy do top 5. Sociedad, miejsce 4, Madryt. Miejsce 3 to jest Atletico, czyli z Barceloną. Nasze Leverkusen się biło i wygrywa w całym pojedynku. Leverkusen 88 punktów. Pięknie, moi drodzy, kończymy to. La Liga także zdobyta. Bardzo mnie to cieszy. Pięknie zakończone. Oczywiście w Lidze Mistrzów już nie braliśmy udziału, ale jeszcze sobie zobaczymy, jak to wygląda ze strony naszych tutaj statystyk. Na szybko. Kane, idealny transfer na sam koniec, bo już widzę, że strzelił najwięcej bramek. Możliwie 28, 6, najwięcej w lidze. Do tego Wirtz idealnie się też tutaj dołożył. 19-7, fenomenalny wynik. Jude Bellingham naprawdę nieźle, 13-11. No a reszta, no nawet Van Dijk całkiem okej zagrał. To się rzadko zdarza, więc trzeba to docenić. Duży sukces, bo Leverkusen mimo wszystko jest mniejszym troszeczkę klubem niż inne, które tutaj zabieraliśmy, więc zrobiłem z nich potęgę. To jest moje zdanie. Wszystkie puchary wygrane, do tego największe ligi także pokonane, oprócz Ligę i Ligi Portugalskiej, ale poza tym to ja bawiłem się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wy także. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrybujcie po więcej i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.